Panie i panowie, wiele rzeczy w mojej cyrkowej karierze widziałem, ale tego, żeby jakkolwiek to zabrzmi, panu z jajec pociekło tyle krwi, to jest naprawdę totalne szaleństwo. Więc jedni zostawiają pod krew i łzy, a niektórzy zostawiają jaja. A dokładnie z jednego jądra, nie z jaj, tylko z jednego jądra tego, które się nieszczęśliwie wymsknęło spod ochroniacza, zostało trafione, no i pękło. No i tutaj z tym krew lecimy w tej chwili na oddział do urologii. Lećcie, no i mamy nadzieję, że będzie ten rewanżyk, bo to jest naprawdę walka, którą będą ludzie chcieli zobaczyć.